Jestem Koza i dzisiaj będę prezentował GTA 3 na Androidzie. No, tak więc zaczynamy. No, miasto wygląda dokładnie tak samo jak w GTA 3 na PC. No, ale różni się paroma względnościami. Do komórki można podpiąć pady wszelkiego rodzaju. Oczywiście gram tu na Samsungu, ale no. Mniej więcej miasto wygląda tak jak na komputerze. Wciąż się jeszcze wrąbałem pod front. No ogólnie w zasadzie to jest taka, że tak powiem, przejażdżka dzisiaj. Bo ja za bardzo nie wiem, co byście chcieli. Ogląda się jeszcze gwiazdkę. No i gra się, że tak powiem, opiera na tych samych misjach, co GTA na PC-cie. I no, jest inaczej złożona. W ogóle to jest, czekaliśmy na taką grę, na wydanie komórkowe dekadę. No, to jest 10 lat czasu. Teraz wyszło jeszcze GTA Liberty City Stories na telefon. Z pewnego źródła wiem, że tam można jakieś swoje utwory dodać do tej gry. No i ona się na tym samym praktycznie opiera, co GTA Liberty City Stories, na wersję w tym wypadku PSP, PS2, bo jak sama nazwa wskazuje, Stories, no nigdy nie zostało wydane na komputery, z tego co dobrze wiem, no, z tego co pewnie też wiecie. No i że tak powiem, nie wiem, spróbujemy sobie misję zrobić tak na dobry początek. No, wcześniejsza wersja, że tak powiem, recenzji telefonu, dwie osoby tylko obejrzały, z czego jestem raczej nie za bardzo zadowolony. No, jeżeli nie poszło to, to może ta gra pójdzie. No. Byłoby fajnie. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a guy Jin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. A, już wiem, o co chodzi w tej misji. Trzeba ukraść samochód policyjny i wypuścić, o ile się dobrze nie mylę, zbiega z więzienia. Znaczy, więźnia trzeba odbić z więzienia właśnie. No, przepraszam, mam ostatnio małe problemy. Łamanka językowa i takie tam inne sprawy. No dobra, to się zabieramy do roboty. Jeszcze chwilka. Ja się znajduję tu. Aha, no dobra, to już wiem, gdzie muszę jechać. No i dobra. To jedziemy. Minusem tej gry jest to, że tak jak w Liberty City Stories, tutaj nie można ustawić markera docelowego. No i nie ma, że tak powiem, wielu miejsc tutaj, jak na PC-cie. No ale ja się mniej więcej orientuję, bo parę lat już w to gram. Dobra, zaraz, za chwilę się będziemy widzieć. Przytnę wam to, może będzie szybciej. Widzimy się za chwilę. No, jesteśmy już na miejscu. No, tutaj stoi nasz radiowóz. No, to teraz go bierzemy. I pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, podłożyć bombę w samochodzie. No, nie uszkodzić go, co jest kurde. No właśnie.
Znaczy no, nie tyle nie uszkodzić, bo uszkadzać tego można, ale no, z określonym limitem. No nawet nawet syrenę można sobie włączyć. Tu gdzieś jeszcze skrót był, pamiętam. No dobra, wyłączę to, bo już mnie to wkurza. O, dobra. Tu jest chyba gwiazd. Tak, tutaj. No więc tak. Podminujemy go. A na wstępie mówię, że po wysadzeniu celi możemy mieć 3 gwiazdki poszukiwań, więc radzę uważać. No i trzeba wjechać w niebieski marker tutaj. Zaparkuj samochód w garażu. Aktywuj bombę za pomocą przycisku do wstrzymania. No to jedziemy. Oczywiście tam w tle jakieś zgłoszenia są. Tak a propos tej gry, to w sumie to jest jedna z dobrych gier, którą dobrze wspomnę. Zaraz przed San Andreas. No, bo długo się w to grało i w ogóle. No, lata młodości. Jak któryś tam z youtuberów grał, to niech mi napisze w komentarzu, jakie ma dobre wspomnienia z tą grą. A ja przeczytam, z miłą chęcią. No dobra. No to jesteśmy. Teraz trzeba tutaj wjechać. No, przepraszam, mam troszeczkę problemy z głosem, ale nie wiem, może za dzień mi przejdzie. No i teraz wjeżdżamy znowu w kolejnym, no Jezus, teraz znowu wjeżdżamy w ten marker. Oczywiście możemy sobie wjechać jak chcemy, to jest niezależne z tym, a ja wam to udowodnię. I teraz spierdzielamy tam, gdzie pieprz rośnie. I teraz trzeba załatwić wóz. Mamy 3 gwiazdki poszukiwań na chwilę obecną, ale trzeba z tym z samochodem do sprayu pojechać. No to się da załatwić. Po wykonaniu tej misji nie wiem, co się stanie, bo dawno w to nie grałem, ale pewnie podejrzewam, że coś się odblokuje. Nie wiem. No tu jest samochód, tu się przesiądziemy od razu. O. No, sama więc nawet widać, że 3 gwiazdki są poszukiwań. O. Ten samochód jest jedynym samochodem, który mi się tak w sumie podobał w tej serii GTA. No, nie ma żadnego innego, cholera, który mi się lepiej podobał niż ten. Odkąd pamiętam, to jak w GTA grałem, to jeździłem tym autkiem. Jest całkiem spoko. W innych GTA, tak jak czwórka na przykład, czy trójka, czy nie, zaraz, czwórka czy piątka, to nie możemy wjechać do właśnie Pine Spray'a, jak cię policja widzi, no bo wtedy to najzwyczajniej się nie uda. I gwiazdki poszukiwać będą dalej i mogą nas przy tym aresztować. Zresztą pewnie większość z was już grało w GTA 5 i pewnie wie, na czym to się opiera. No, teraz jedziemy odwieźć tego kolesia, no i zobaczymy, pewnie dostaniemy jakąś sumę pieniędzy i tego typu tam pierdoły. No ja już tu widzę, że 9 minut nagrywamy, ale to nic. Z tego co wiem, bo się tam doczytywałem w tym, to jest człowiek gangu Yakuzy chyba. Chwilę się nie mylę. No, dostaliśmy 30 tysięcy. No. No ale to w sumie to tak powiem szczerze. No.
że jakoś mi się to ta misja nie widzi. Była po prostu dla mnie zbyt łatwa. Albo dlatego, że pamiętam. No nie wiem, w każdym bądź razie, no to byłoby dzisiaj na tyle. Ale jakby ktoś chciał jeszcze więcej odcinków tego typu, to zapraszam do oglądania. No i widzimy się już niedługo, podejrzewam niedługo. No i to tyle, także trzymajcie się ciepło. Thank you.